bardzo ciekawego spotkania. Przegrywaliście do 5 minuty 2-0, ale na koniec jesteście lepsi 5-3. Pierwsze zwycięstwo wyjazdowe w pierwszej lidze to chyba spory sukces. Tak, bardzo spory sukces, ale nie zagraliśmy tak jak chcieliśmy od początku. Głupie błędy w obronie mieliśmy inne założenia, że wyjdziemy w pressingu, ale jako po tej podróży i po tym wszystkim tacy rozkojarzeni, początek nam nie wyszedł, nie? Ale potem z biegiem czasu jako zespół podjęliśmy się w szatni, porozmawialiśmy wszyscy i od drugiej połowy zaczęliśmy grać to, co sobie założyliśmy. Chyba dobrze pracujecie nad kondycją, bo wytrzymaliście trudy tego meczu. Drużyna z Unisławia, mimo że ma spore doświadczenie w przypadkach pierwszoligowych, to jednak wy na koniec okazaliście lepsi. Czy dużo czasu na to, żeby poprawić waszą wydolność? Szczerze to dopiero zaczynamy, bo tak na treningach to nad kondycją nic, bo wszyscy to są raczej zawodnicy trawiaści. To my jeszcze przyjeżdżamy praktycznie wczoraj. Każdy z chłopaków ma 90 minut wybiegane na boisku trawiastym i wszystko czuć w nogach, ale że tak wyglądamy to, po prostu tak jakoś, nie? Dobra postawa bramkarza dzisiaj. Piotr Kłonko ratował was wielokrotnie w sytuacjach. To chyba dobrze jest mieć za plecami takiego filara w drużynie. Tak, Piotr to jest młody bramkarz. Już ograł się trochę w drugiej lidze. Coraz większe szanse ma, bo mamy również drugiego bramkarza, Kajetana Pytkę, który w zeszłym roku grał w WG. I prawdopodobnie by grał w tych meczach, tylko ma kontuzję, ale Piotrek też to jest bardzo dobry następca. Za wami dzisiaj bardzo ciężki mecz. Chociaż początek wydawał się być znakomity, prowadziliście 2-0, to jednak na koniec chyba zabrakło siły i koncentracji, bo rywale zdążyli wbić 5 bramek i 2 bramkami ostatecznie przegraliście. Jak ocenisz z waszej perspektywy dzisiejszą grę? No niestety w drugiej połowie straciliśmy szybko 2 bramki. To myślę, że było bardzo ważne. Może ten niestrzelony karny też zadecydował. Myślę, że inaczej w naszych głowach by się to wszystko poukładało. No niestety. Brotowaliście się, próbowaliście zaskoczyć rywala, kilka kontr, ale często, gęsto znakomicie bronił bramkarz rywali. Czy jego postawa tutaj mocno wpłynęła na waszą gorszą skuteczność? Na pewno, dużo strzałów oddaliśmy, ale bramkarz bardzo dobrze bronił. No, dużo kontrataków mieliśmy i na samym początku meczu i później niestety nie wpadało. No trochę szczęścia może też brakowało w niektórych sytuacjach, mogliśmy się lepiej zachować. 3 mecze, na razie bez punktów. Czy widzisz progres mimo wszystko w tych kolejnych spotkaniach? No w dzisiejszym meczu nie zagraliśmy dobrze. Myślę, że ostatni mecz w Obornikach w drugiej połowie na pewno lepiej wtedy zagraliśmy niż teraz. No ale jestem dobrej myśli. Myślę, że w następnym spotkaniu będzie ok. Trenerze, dzisiaj bardzo ciekawe widowisko w Unisławiu. Przegrywaliście na początku 2-0, ale na koniec to jednak byliście górą 5-3. Pierwsze zwycięstwo wyjazdowe. Jak pan oceni grę swoich podopiecznych w tym meczu? Znaczy, no cieszę się, że się udało wygrać, bo mówię, zaczęliśmy, jeszcze chyba byliśmy w autobusie, wychodzimy z autobusu, już jest 2-0. Cieszę się, bo nie miałem 4 podstawowych ludzi, bo gdzieś tam kontuzje, chrzciny, więc jestem bardzo zadowolony z tych, którzy przyjechali i walczyli, bo bardzo dobrze to wyglądało, wydaje mi się. 3 mecz, 2 zwycięstwo, 6 punktów, wasza sytuacja w tabeli jest coraz lepsza. Nie mam pojęcia, jaka jest nasza sytuacja w tabeli. My zbieramy w każdym meczu, próbujemy uzbierać 3 punkty i to jest najważniejsze. Jak będzie w tabeli, zobaczymy na końcu. Jako Benjaminek, w jakie miejsce celujecie na koniec choćby tej rundy zasadniczej? Ciężko mi jest powiedzieć. Myślę, że 5. miejsce byłoby super, ale będziemy walczyć, żeby być wyżej. Jak będziemy gdzieś tam do 7., nie będzie też chyba tragedii. Trenerze, początek meczu jak marzenie, szybkie 2 bramki, ale końcówka to niestety już gdzieś brak sił, koncentracji pana zespołu. 3. porażka, no chyba nie tak mogła wyglądać inauguracja. No na pewno nie. Brak na razie słów. Parę zdań sobie powiedzieliśmy tylko w szatni. Na analizę przyjdzie czas. We wtorek będzie na pewno ostra analiza i sobie tam niektóre rzeczy powiemy bardzo ostro, bo to jest 3. porażka. Jak tak dalej pójdzie, no to nie wiem, czy mykolwiek w tej rundzie będziemy mogli, czy będziemy w stanie w ogóle wygrać z kimkolwiek. Tak jak rozmawiamy, no prowadzimy 2-0, nagle bramka z niczego, nie potrafimy wybić piłki. No a później ta druga połowa, początek, 2 bramki, 3-2. Dobrze, że wyrównujemy na 3-3, ale później to już nie potrafimy nawet odebrać piłki, grając w przewadze, tak? Także gratuluję drużynie przeciwnej, bo widać było, że walczyła do końca. My w końcówce o dziwo, jestem zdziwiony, bo w tych pierwszych 2 meczach my żeśmy w drugiej połowie po prostu siadali na drużynę przeciwną i żeśmy nie odpuszczali, tak? A teraz jakoś odwróciły się role. Może dlatego, że prowadziliśmy, nie wiem.